Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Zaczynamy znów rozgrywkę w Dying Light 1, chciałbym powiedzieć 2. Dwójka to będzie dopiero 4 lutego. Mam nadzieję, że uda mi się dokończyć do naszej premiery, ponieważ jak już nieraz pewnie wspominałem tutaj, mam zamiar wziąć urlop, żeby wam na premierę zrobić taki odcineczek, z live'a w sumie. 4 stycznia, to będzie chyba piątek. Żebyśmy mogli z miejsca poznać jak najwięcej fabuły Dying Light 2. Gdzie jesteś, przyjacielu? Dlatego tak katuję tą jedynkę, bo mówię, no ja wiem, że to jest gra już taka wyciapciana totalnie przez innych youtuberów, ale chcę mieć ją w swoim repertuarze. Jest to gra bliska, bardzo bliska mojemu sercu. Tak jak ja na nią wyczekiwałem, tak po prostu nie pamiętam, żebym ja na jakąkolwiek grę wyczekiwał. Pamiętam w ogóle, jak była premiera tej gry. Ja miałem taki dosyć stary sprzęt, grałem na 20 FPS-ach i przeszedłem tą grę na 20 FPS-ach na najniższych detalach. Możecie sobie wyobrazić, jak ja byłem zdesperowany, żeby w to grać. Teraz, po kilkunastu latach, wracając do tej rozgrywki, po prostu jest zupełnie, ale to zupełnie inaczej. I tą grę już wyciapciałem sam, jako osoba, tyle razy, że już nie pamiętam. Opie bez koopa, no po prostu wszędzie. I znam praktycznie każdy element tej rozgrywki, każde pisma, każde notatki, każde posążki zombie, no po prostu ta gra jest przeze mnie wyciachana już na 100%. Myślę, że jeżeli kupiłbym ją wcześniej na Steamie, no to miałbym już wszystkie achievementy zrobione. Ale niestety wcześniej grałem na GOG-u, więc... No, więc to tak wyszło. Nie znalazłem Zira. Budynek jest opustoszały. Tam jest podziemie jeszcze. Może tam będzie. No to idziemy do podziemia, ale najpierw otwieranie skrzynek poziom trudne. Tu nic nie ma. Kurde, tu też nic nie ma. Tu jesteś. Tu jesteś, koleżko. W ogóle potem zobaczymy sobie statystyki, jakie ja w tej chwili mam. Z tego, co mi wiadomo, jest tutaj możliwość sprawdzenia, ile razy już otworzyliśmy jakiekolwiek skrzynki, jaką mamy średnią otwieranych bez zniszczenia żadnych wytrychów. Dobra. To co, idziemy chyba dalej. Nic nie będzie. Jakaś sakiewka. Jak to się nazywa? Trochę karabinów policyjnych, które są chyba nawet lepsze od naszych. Albo i nie. Ale zawsze na propsie trochę amunicji, kaby zasilające standardowo. Niemiecki pistolet, to się sprzeda. Ja tu patrzę pod względem ekonomicznym. Polish ham? Polish ham! Polish ham! Dobra. My musimy iść na górę. Nie, musimy iść na dół. Tam są podziemie, tak jak mówił Brecken. O, fuck, dobra. Uf. A, widzieliście mnie, dziadu. Au! Jezu, ta broń jest słaba. Bardzo. Rano. CS-a mi lepiej idzie, wierzcie mi, na 100%. CS-a jestem lepszy, naprawdę. No, następne dziady. Big headshot. I co? Kto jest lepszy? A w broni zwykłej palnej, w realu, to jestem w ogóle już znakomity. Kurde, nie! Szybki unik. Szybki back. Patrzcie teraz. Patrzcie, tak to się robi w tej grze. Pyk. Tarża. No nie! Nie! Pół miliona punktów legendy! Niech was jasny... Niech was coś trzaśnie. Jezu, przecież go walnąłem. Czemu jego tu nie walnęło? Gro, czemu ty robisz?
Tego walnąłem. Jasna cholera. O właśnie w ten sposób. Dziadu garbaty, 500 000 expa. I gnoju. Pół miliona expa poszło w tu w dupę, no. Headshot. Lecimy dalej. No, wykryj się. No, serio, przecież był headshot. Teraz już na pewno był headshot, prawda? Trochę kasy. Trochę amunicji. A, my to chyba musimy iść nawet. Czy nie? Baniak rozwalony. Otwieramy te skrzynie. 500 000 expo. Matko bosko, częstochowsko. Tyle kasy. Rzeczpół, tyle expo. Ile amunicji. Słaby karabin. Tu nic nie ma? Nic nie ma. Sama amunicja, nic ciekawego. Au. Au. Ej, to ja tu jestem od parkourów, przepraszam bardzo. W prawej stronie jest. Au, 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 au. Więcej stracimy na broni palnej. To nie strzeliło do głowy po tym wyciągnięciu, ciekawie. No, przecież dostałeś. Jakie gnoje. Zestrzelaj w ścianę. Bardzo. Na pewno już szybszy od ciebie. Uff, dobra, udało się to przejść. To chyba jest najgorszy moment w tej grze. Naprawdę, jak dla mnie, dla osoby, która nie umie strzelać w Dainklajcie, to jest po prostu tragedia. No, dostałeś w głowę. A te latarki ich jeszcze są takie wkurzające. Nic nie widać w ogóle, jak się strzela. Totally nothing. Dobra, uleczmy się. Kurde, wszystkie apteczki tu użyjemy. No wszystkie, po prostu wszystkie jak leci. Tam nic nie ma. Co to? Kto tam jest? Spokojnie, to ja. Crane, dzięki Bogu. Słuchaj, to bardzo ważne. Jestem już załatwiony, jak widać. Ale moje wyniki nie mogą przepaść wraz ze mną. Nie umrzesz, doktorze, ale musimy się stąd wydostać, więc bądź proszę cicho. Tak, dobrze. Ale zrozum, moje wyniki muszą dotrzeć do Camdena. Dlatego dałem te pakiety Jade. Wiem, że mówiłeś, że je dostarczysz, ale ona była na miejscu, a że czas tak bardzo nagnił. Doktorze? Wystarczy więc złudna nadzieja wybawienia, aby doktor zrobił się gadatliwy. Schwytaj Skorpiona wszelkimi środkami. Z przyjemnością. A tych dwóch? Co mamy z nimi zrobić? Nigdy jej nie znajdziecie. Nigdy. A ja nic nie powiem. Nic ze mnie nie wyrwiecie. Na razie nieważne, czy będziesz gadać. Ważne jest to, byś nie mógł nam uciec. Sadystyczny gnoju, to starszy człowiek! Opatrz się, doktora, ma żyć. A z Crane'em do dziury. Znalazłem Zira. Chciałem go zaprowadzić z powrotem do Brekena, ale zaskoczyli nas ludzie Raisa. Nie wiem, co się teraz stanie ze mną i z doktorkiem. No to ja ci powiem, że tylko będzie przejebane. Na nogi z nim. O cholera. Doktorze. Jesteś jak wąż, który wpełzł między nas. Tutaj, w mieście kłamstw. Ty jesteś największym łgarzem. O czym ty mówisz? Gadaj, skurwielu! Tak. Strać kontrolę.
To z tym wy, Amerykanie, radzicie sobie najlepiej. Jeśli... Nieźle. Pozbądźcie się ciał. Reina zostawcie. Tak jest. No i kochani, najgorszy element, jeżeli chodzi o tryb koszmar. Tu się już skończyły żarty, niestety. Bo jesteśmy pozbawieni wszystkich, ale to wszystkich broni, wszystkich planów, wszystkich umiejętności, wszystkie. Czy umiejętności może nie, ale planów niestety tak. Więc wybaczcie, ale tak chwilę sobie tutaj polatam, poszukam jakichkolwiek broni, które możemy użyć. Powybijam trochę bębiaków. Apteczek nie mamy. No nie mamy nic praktycznie. Jakieś deski z gwoździami i tym podobne, ale to jest naprawdę lipa, jeżeli chodzi o nasz arsenał broni, który tutaj mamy dostępny. Zombiaków jest sporo. Same zombiaki nie są problemem. W sumie żadnym. Zombiaki nie są żadnym problemem. Noże do rzucania, krótki prosty nóż, bez rurka. Ojej, motek stolarski, dobra, to się może przydać jak najbardziej. Kurde, tam jest więcej ich. Co ty masz? Kurde, tira, au. Au, dobra. Taktyka czyni mistrza. Raz, dwa. Au, 15 HP, dobrze, że mamy regenerację. 5 HP, dobra, musimy uciekać. Niech to się trochę HP zregeneruje. Więcej noży do rzucania, pręt zbrojeniowy. Samych zombiaków tutaj się nie boję, gorzej to pirale. Won, dziady. I raz. Który jeszcze? Pytam się, który? Kamuflaż i nasza zemsta się właśnie rozpoczyna. Zapytacie dlaczego? Raz, dwa, trzy, cztery. Znów kamuflaż. Pięć. 6, 7, 8. Teraz mi się licznik skończy. Gdzie wy jeszcze jesteście? Zmienimy sobie bronie, które w tej chwili mamy. Na przykład młotek stolarski, pręt zbrojeniowy. O, to są rzeczy, które nam mogą pomóc. Gdzie są jeszcze ci nasi przyjaciele, których mamy zabić? Raz. Jeszcze już chyba było 10, no nieważne. Jak widać, to my jesteśmy lepsi, nie oni. No, już? Czy jeszcze nie? Czy jeszcze gdzieś ktoś siedzi? W sumie nie widzę nikogo już w tej chwili. Kogo moglibyśmy... Dobra, jesteś... Won. Au. No. Likwiduj.
12 HP. Wieści o twoich dokonaniach się rozniosą. Szkoda, że do tego czasu będziesz trupem. Czyż byś po raz pierwszy próbował zapanować nad swoim przeznaczeniem, Crane? Obawiam się, że trochę za późno. Robisz wrażenie, jak na żywego trupa. Nie, apteczkę rzuć. Niestety, ale to jest właśnie jedna z cięższych rzeczy na koszmaru, tak jak wam mówiłem. Musimy go w jakiś sposób pierdyknąć. W jaki sposób to zrobimy? Już wam tłumaczę. Bardzo prosty, niech on sobie rzuci. Au. To było, że tak powiem, nieskalkulowane. Dobra, uciekamy. Gdzieś tu chyba była jeszcze jedna beczka. A przynajmniej mam taką nadzieję, że tu gdzieś była ta beczka. To chyba nie było, to była jedyna. A nóż właśnie była jedyna. Dobra. Chodź, Kiciuś, chodź. Dobra, ty po dwóch atakach... Ała! Po dwóch atakach się... Niestety... Niestety... Po trzech atakach... Po trzech atakach... Tyk... Nie ma... Nie ma nos, nie ma nos... Dawaj... Torreador... Ej, ale tak to my się nie bawimy... Szarżuj, szarżuj. Raz. Dwa. Trzy. Dobra. Damy radę. Raz. To mnie nie jest taki trudny. Dwa. Damy sobie sobą radę. Przez tą mgłę nic nie widziałem, nic a nic. To mnie tu łapki sobie wziąć w mężku. Ole! No, chyba już nie mam więcej noży do rzucania, niestety. Jak człowiek w tą grę gra już któryś raz, to mimo iż zna te mechaniki, a nawet czasem ich nie zna przez tyle lat robienia ich, nadal czasem jest zaskoczony tą mechaniką, która jest tutaj. Powiem wam szczerze, że zazwyczaj się naprawdę musiałem namęczyć, jeżeli chodzi o walkę z tym Grantem. A teraz jakoś idzie przyjemnie. Teraz jakoś idzie przyjemnie. Człowiek poznał już mniej więcej, jak to działa i jak on atakuje, naprawdę nie jest to problem jakiś większy. O ty, gnoju. Umieraj. Najgorsze są właśnie te pirane. Najgorsze są pirane, moim zdaniem. Dawaj, 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 dawaj. Czarżuj. Raz. Dwa. Trzy. Kurde, nie zdążyłem. Mogę go więcej tłuc. To nie jest żaden problem. Thank you.
No, ile można z sobą walczyć? Dawaj, dawaj, Kiciuś, dawaj! A, raz! Hyrło! Opa! Ole! Patrz, teraz będzie zamkniętymi oczami. Widziałeś? Widziałeś to? To było tyłem do ciebie, i co? Taki jesteś cwany? Ale jestem dobry w tą grę. Dobra, już tak z 1/4 mu została, no. Jeszcze 1/3. Ale prawda jest taka, że tego kamienia to się boję. No, szarżujesz? Gdzie oni są? Gdzie oni są? Au, 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 au. Jak ty się goń? Jeszcze jeden? A! No porzucaj sobie trochę. Sporo was tu jest, naprawdę sporo. No dawaj. Dawaj, przyjacielu, dawaj. Kurde. Zombiaki są mądrzejsze niż ten tyran. No, widzicie? Przez takie głupie błędy. Głupie, totalnie głupie błędy. Przez takie moby jak Firale. Potem wychodzą takie cyrki. Więcej was nie ma? Na szczęście nie. Wracamy do naszej walki. Jadu. Chodź, chodź. Chodź do tu się z maczetą. No chodź. Pyk. 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 Ej, a w sumie jakbym cię na przykład na kolce nakierował, czy to by coś dało? Patrz, na przykład tu. A, to to daje. Po prostu, że się szybciej anulujesz. A to zatańczmy wokół ogniska. Zatańczmy wokół ogniska. Boże, jak mam 22 minuty nagrania. Broń nieskuteczna. A, to było jeszcze łatwiejsze niż myślałem. Tak jeszcze można lepiej to zrobić. I pyk. Gnoju. O, ta mina się skończyła. Zdychaj. No i jeszcze raz. Padaj, padaj, gnoju, padaj. Nie, tylko nie to. Dostarczyłeś moim ludziom naprawdę przyzwoitej zabawy. Szkoda, że więcej dla nas nie wystąpi. Tylko opóźniasz nieuniknione. Spróbuj wyciągnąć z tego jak najwięcej, he? Niech nikt nie mówi, że nigdy ci nic nie dałem, Crane. No, apteczkę ze skończył przyjemne. Twoje umiejętności już mnie nie dziwią, Crane. Kierę dobrze dobiera sobie ludzi. W mordę. Opuścić platformę! Rzuć broń. Chaos, Crane. Chaos jest źródłem prawdziwego porządku. Trzeba być głupcem, by uważać inaczej.
Pozwól, że zademonstruję. Basam, słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Opublikuj plik. Dobrze, szefie. I gotowe. Plik. Jesteś szalony. Właśnie skazałeś na śmierć tysiące niewinnych ludzi. Masz ten swój pieprzony chaos. Nie wiesz, co było w tym pliku, co, Crane? To dowodzi, że mam rację. GRE chce zrobić broń z tego wirusa. Nie leczy. Interesuje ich tylko zysk, a nie ludzkie życie. Przestrzegając ich zasad i praw, robi z siebie tresowaną małpkę. Szanując. Dobra. Zabić go. To co, Rais? Ronisia? Doktorze, chodź, zabiorę cię stąd. Crane, ocal tych ludzi. Oni na to nie zasłużyli. Ty, daj te pochodnie. Crane! Na co czekacie, prosimy, świnie? Zabić go! Żegnaj, doktorze. Wiecie co? Może ta walka na arenie zawsze była ciężka, jakby nie patrzeć. Aczkolwiek zawsze ten widok Raisa, który ma uciętą rąsię, naprawdę satysfakcjonuje i chyba wszystko usprawiedliwia. No bez jaj! Dobra, zwiewamy stąd. No to jest! Co z tą grą dzieje? No, spierdzielamy. Cholera, mało brakowało. No, bardzo mało brakowało, panie Crane. I bony kopem, jak w CS-ie w latach 2005. Kurde. Zwiewamy. Oni mają naprawdę mocnego cela. Nic tu nie będzie. Nic. Ja muszę zobaczyć. Nie, nic nie ma zbierania. Leczmy się chwilę. O kurde, ale dostałem 300 kolka. Ty to skurwy. Rady jedne. Jak mnie zrobić, bambuko? Już przed samą metą. Oddajcie mi broń, a ich pokonam. Zobiaku, to się nie boję. Czekajcie, bo my chyba nie tu musimy iść. Już to pamiętam, kurde. Ewidentnie tędy. Lecimy. To było tyle broni wcześniej. Albo to nie było to miejsce, może. No i 300 kolapsów w dupę znów. To już będzie jakieś łącznie 800 tysięcy expa. To chyba nie tutaj. A raczej tutaj. Też tak. I tu? A co tu jest? Ej, tego to nie widziałem wcześniej. Nie wiedziałem, że to było otwarte nawet. No, ale mniejsza. Przynajmniej się dowiedziałem, że tu i tak się nie da wejść. Znaczy, wejść się da. Nie da się nic zrobić. Patrzę, może jakaś broń czy coś, ale chyba nie. Ale zielona skrzynka zawsze na propsie. Zawsze na propsie zielona skrzynia. Widzę, że już musimy się zbliżać z końcem odcinka. Ja was przepraszam, że ten odcinek był taki bardziej cichy. Jakkolwiek to brzmi. Ale, musiałem się skupić na walce z Tyrantem. Z tym Chargerem. I dlatego tak to wyszło, jak wyszło. Jak wam nieraz mówiłem już, ja się za bardzo czasem skupiam na tych grach.
Opuśćmy plac budowy. Zdołałem wydostać się z areny, ale muszę jeszcze jakoś dotrzeć do Brekena. Zir nie żyje. Pociesza mnie nieco fakt, że zanim wpadł w ręce zbirów Raisa, zdołał przekazać swoje wyniki badań Jade. Jest więc wciąż nadzieja na opracowanie leku. Odblokowano osiągnięcie wąż w trawie. Błagam, nie teraz! No i ewidentnie nas już to dopadło. Brak antyzyny. Widzisz, Crane, jakbyś kurde nie spalił wtedy tego wszystkiego, co schował, to byś nie miał problemu w tej chwili. Żadnego. Nie byłoby nic. No problem, jak to mówią. Ale kochani, z tym widokiem was tutaj zostawiam, ponieważ już dalszą przygodę ruszymy w następnym odcinku. Dużo nas mi już w sumie nie zostało, z tego co pamiętam. A nie, to było 33%. Dobra, to od cholery nam zostało jeszcze. Ale już teraz będziemy ciągnąć tylko i wyłącznie wątki główne raczej. Jakieś małe poboczne, ale to może na streamie zrobimy w piątek. Tak więc kochani, do zobaczenia już niedługo i w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Wiecznie latający w nocy Shiro. Wiecznie spragniony, emocji i innego tego typu rzeczy. Trzymajcie się. Hej, hej. Boże, błagam, nie teraz!